Czy to nie jest, że z kadrą jest jak z autorskim programem? Dobra, to... kolej, a ja ci opowiem. Dobrze, dobrze, dobrze. No, gadasz wreszcie jak futbolista, no. Szklanka czy od razu lufka? Szklanka. Chodzi mi, Michał, o to, czy po prostu kadra to nie jest autorski plan, tak jak mój program jest autorski, ja decyduję prawie o wszystkim. Czy to nie jest tak, że on ma prawo? Jak najbardziej ma prawo. No. W zasadzie on odpowiada za to, co ta kadra będzie prezentować, jak się będzie prezentować. 10 milionów ludzi patrzy mu na ręce, na nogi, na usta. Dlatego ja nigdy nie miałem pretensji, że akurat tak postąpił, bo to jest jego prawo. Mhm. My możemy się z tym, nie wiem, zgadzać, nie zgadzać, musimy to zaakceptować. Natomiast no, wydawało mi się, że po tak długim czasie, kiedy ja w tej kadrze grałem, czy zrobiłem dużo, czy mało, to już zostawmy na boku. Natomiast wydawało mi się, że mógł przyjść po prostu do mnie i powiedzieć: Michał, jesteś za brzydki, jesteś za głupi, albo nie wiem, za słaby. Nie zbieram antyków w swoim pokoju i nie chcę mieć takiej kompozycji na Mistrzostwa Europy, nie pasujesz mi, jakikolwiek powód, tylko żeby tak powiedział. A ja sobie pojechałem do Turcji, nagle otwieram internet, patrzę, no mnie już nie ma. No. I to jeszcze te zdjęcia z tym Chicago Bulls. Uh-huh. A tak co Franciszek Smuda ma do Chicago Bulls? Przecież to jest fajny zespół. Nie wiem, no.